Trzeba coś wymyślić kreatywnego na intro. Masz jakiś pomysł? Na intro? Po Tak. pierwsze, musicie wyjebać Kasperskiego, ale w ogóle to intro jest totalnie bez Jest, sensu. jest, ale bo wiesz co? Azon powiedział tak. Ja wam zrobię taki, bo ja mówię, ja chcę taką animację na 2 sekundy, nie? Po prostu logo, pyk, Nie go mam next. wii, to i tak I niepotrzebne. To nie 2013. no dobra, ale takie, że wiesz, to jest taki po prostu przerywnik, że taki cyk, logo i No a to lecisz. wasze teraz jest takie w chuj No, długie. ma 15 sekund. O No, kurwa. jest strasznie długie. Ale jak dasz na prędkość 1,5, to ten beat podobno jest kurwa niesamowity, nie? Dobra, ja jestem Piotruś, dzisiaj jest ze mną Lewus. Zamiast Dave'a, napiszcie w komentarzu, że to jest zmiana na lepsze. Dave to patologiczny prowadzący tego programu, chyba, czy nie? No, on wprowadza taki pierwiastek ludzki do tego, nie? To jest właśnie reprezentant naszej widowni, jakby. On bierze to, co kolektywnie ludzie uważają i to wypowiada tutaj. Ej, ile on ma lat w ogóle? 26 rok jest starszy ode mnie. O, to wy tacy No już. starzy ludzie podcast trochę. No kurwa, nie mów tak, no. A ty z Ryanem robiłeś, to on był jeszcze No, a Ryan starszy. jest jeszcze starszy, to jest w No. ogóle mega dziwne. Ryan masz 30 lat. Ja Ale A mnie tak, też to czeka, nie? I ciebie to też. jest A, taka. ale do mnie to już dotarły jakby te wieści, ta świadomość, ona jest już taka namacalna, nie? Ja mam takie, kurwa, trzydziestka jest czymś, co się wydarzy w moim życiu prędzej niż później, nie? No, ale to w ogóle miałem taką rozkminę, że wiesz, we sporcie, No. jak już masz tak 19-20 lat, to już jesteś takim starym No, dziadem. no, A no. potem okazuje się, że wchodzisz w ten jakiś influencersko-streamerski świat. Ja mam 21 lat, no zaraz 22, a i tak jestem kurwa najmłodszy. No, więc ja też się czuję młodo bardzo dzięki Wiesz, temu. jest tam spotkasz jakiś, tu jest Overpow 40, Kuban drugie 40, Nerwarian to jeszcze tam z 30. Nie no, Nerwarian 50 już. Teraz jak obciął włosy, to już w ogóle. Jakby miał dready, to przynajmniej był taki młodzieżowy. Dobra, nie było Nerwariana na turnieju Starforce, w którym dzisiaj uczestniczyłeś jako influencer. Jest to też powód, dla którego tutaj jesteś, bo byłeś Dokładnie. w Warszawie. I to pewnie większość z was nie wie, ale to był taki event, w którym ludzie grali w LoL'a i finał był streamowany z tego w Multikinie. I przyszli ludzie tam na publiczność, No. niekoniecznie oglądać, bo tam jeszcze były fotele jakieś do wygrania i chyba po to Tak, głównie był przyszli. fotel i to chyba głównie po to, ale też słuchawki były, kody na RPG-i No. i tam nagród było spoko, więc jak ktoś jest jakimś enjoyerem ligi i chciał sobie przyjść pofarmić, pograć, to git, ale tak to zamysł tego wydarzenia, no powiem, że nie będę tutaj, no mówił złych rzeczy, ale ciekawy na pewno. Ciekawy i odważny. On Odważny, odważny. odważny pomysł, no. Ja też się zdziwiłem, że coś takiego w ogóle będzie transmitowane po polsku, bo to jest jakiś bułgarski projekt. Tak, no tam No ale spoko, no. bułgarski projekt, 10 losowych ludzi gra w Tak. Lola. I coachuje ich Unforgiven. Nie, Forgiven z Forgiven, jakiegoś powodu. Forgiven i Unlimited. Tak, no. To mam wrażenie był taki event, których mało jest dla fanów LoL'a. To jest gatunek, który wymiera. I Nie, wydaje mi myślisz, się, że że tędy fanów droga? Lola jest sporo. No. Esportu nie do No końca. właśnie, ty zawsze byłeś w tym obozie osób, które mówią, że nie gadajcie głupot, kondycja LoL'a jest dobra. I jestem Na... ciekaw, czy ty po tym, co się dzieje w tym 13 sezonie, nadal jesteś w tym obozie, Tak. bo ja wiem, że ta gra miała gorsze okresy, zawsze się na coś narzeka, ale mam wrażenie, że tylu przytyków co do balansu sytuacji na solo queue, to dawno nie Nie, to jest słyszałem. pierdolenie. To jest typowe pierdolenie. Liga mówi się, że umiera ile już? Z 10 lat, dobre? Nie no. Tak, sezon piąty może jeszcze? I od tego czasu co roku. Liga umiera, sezon w tył był lepszy, teraz jest inflacja punktów, same gówna grają. S6 miałeś diament, teraz masz mastera, jak co ty kurwa gadasz? I potem po prostu zmieniasz sezon. No dobra, a nie uważasz, że to narzekanie było tak 7, 8 sezon, w 9, 10 było trochę lepiej i tak zaczęło to wracać teraz? Bo ja Nie. tak, jak się cofam pamięcią, Ja to mam mam wrażenie, wrażenie, że że tak kurwa co właśnie. roku narzekają o to samo, o tym samym. No i coś w tym może jest. No No dziwię ja, się, że wiesz, jak co jesteś do tak. inflacji punktów, to akurat w tym sezonie to jest absurdalne, ile punktów trzeba mieć. Widziałem, że najwyższy No i. master 550 w tym momencie. Nawet więcej. Nawet więcej? Nawet nie wiem, czy jak nie chcesz mieć. Nie.
Grandmaster jest chyba 700 nawet już. 600, okay, 700, no jakoś tak. Jest to jednak trochę lipa, jakby nie patrzeć. No bo jak sobie pomyślisz o tym, że ty przechodzisz przez tak naprawdę całą dywizję jakby wyżej w obrębie tej samej rangi, no to to jest trochę niezdrowe dla tego systemu, nie? I zastanawiam się, czy to jest tylko kwestią czasu, kiedy dodadzą kolejny krąg. Mogliby dodać, ale no tylko i tak koniec końców masz po prostu punkty. Tam mogliby dać elo, no ale wiadomo, że elo nie ma, bo nie jest to najbardziej przyjemne takie dla oczu i dla game feelingu. Ale tak to nie wiem, czy to jest różnica, czy masz na przykład 200 LP w Masterze, czy D1. No, chyba niewielka. No jakby i tak koniec końców grasz na ludzi o podobnym poziomie, więc... Ale ego tylko... zostaje takie same. Nie, ego się właśnie podnosi, o. No może, bo kiedyś faktycznie jak miałeś Mastera, to było coś. Ja mam jakieś takie screeny, co... Miałem chyba D1 i promo do Mastera i na OPGG miałeś normalnie. Tam było top 700. Ładnie. To teraz to jest Grandmaster 800-900 LP. No dobra, to w takim razie, czy te narzekania, jeżeli uważasz, że są nietrafione, to czy one oznaczają, że dobrze się dzieje w League of Legends? Czy to jest dobry kierunek, jaki ta gra przybiera? Bo dzisiaj tak właśnie trochę sporcie, a trochę o samej gierce, bo ty jesteś bardzo blisko tej gry, nie? No, bardziej tak wyszedłem ze sportu, jeżeli poszedłem bardziej w samego LoL'a. Ale nie, wydaje mi się, że naprawdę jest dużo takich nowych graczy. Co wiesz, grałem z rok, dwa, czy coś. I po prostu wszyscy grają i enjoyują tę grę. Że wiesz, tutaj jakieś solo kolejkę sobie raz na jakiś czas zagrają, tutaj flexik z kolegami, tutaj jakiś klaszyk, jakiś aram, coś tego typu. A niekoniecznie granie solo ku na Masterze codzienne i narzekanie. No ale to też tak jest, że nie wiem, jak ktoś gra w tą grę przez 10 ostatnich lat, codziennie po 10 godzin, no to już są pewne rzeczy, które będą go wkurwiać i... No tak. I będzie widział więcej niż taki ktoś, kto se wróci ze szkoły, zagra 1-2 mecze, obejrzy sobie jakiś stream The Bowsa w międzyczasie, stwierdzi, że piknie se Sajona, patroluje trochę. Albo obejrzy, bo piknie Kha'Zixa i zrandownuje też są tacy. I ja jestem ciekaw, jak ty patrzysz na to, jak się teraz zainteresowanie tych nowych właśnie graczy rozkłada. Bo masz taki przemian na bieżąco, nie? Oni tak do ciebie wchodzą, obserwują i mam wrażenie, że kiedyś właśnie ludzie interesowali się samą grą, ona też była mniej odkryta, mniej rozkminiona. Wchodzili w e-sport, bo e-sport był takim miejscem, z którego mogłeś pobrać naukę. No, no. Teraz to się trochę zmieniło, bo jest dużo jakichś coachów, takich wiesz, freelancerów, którzy dają jakieś porady, jakieś kanały TikTokowo, shortsowo, YouTubeowe z ciekawostkami i poradami do Herosa. Teraz jest tego mnóstwo, jakieś Skill Cup, Challenger, Mobile Fire, Cookie Love, tier listy, Cookie Love, wiadomo, różnie jest. Co wybierają ci nowi gracze, jeżeli chodzi o content w pierwszej kolejności? Czy to jest właśnie streaming, czy to są poradniki i szeroko pojęty gaming, czy to jest właśnie e-sport? E-sport to chyba nikt nie wybiera już. Ja wybieram. No to tu jest... Bo jestem właśnie tym starym graczem. W szczególności polskiego e-sportu. Wydaje mi się, że w polskim e-sporcie są ludzie, którzy już tam siedzą z 5 lat czy ileś, a nowych to naprawdę na palcu jednej ręki możesz policzyć. 5 lat, tu gwiazdka. 5 lat temu Ultraliga powstała. Więc nawet jeszcze wcześniej, to tak z 7 lat. No, ale wydaje mi się, że jeszcze jak ta Ultraliga powstawała i jakby był ten jeszcze sezon taki z czekoladem w 2020, no, co tam była ta Pokimania i tak dalej, no to wtedy jeszcze gdzieś tam może był napływ jakichś nowych ludzi, ale od tego czasu to wydaje mi się, że tylko odchodzą. No ja akurat polską sceną to się zainteresowałem bliżej faktycznie jak zerowy sezon Ultraligi był. Wcześniej to ja nie oglądałem żadnych rozgrywek polskich, ale oglądałem programy Lolek i Kawunia i sobie słuchałem właśnie o tych zawodnikach i o tych drużynach i w sumie miałem wiedzę o scenie, de facto nie oglądając żadnego meczu z niej. No tak, to były złote czasy. Bo to były czasy, gdzie jakby nie miałeś podziału na e-sport i jakby ten taki Lolek kontentowy, tylko jakby to jedno z drugim się zagłębiało. Zazębiało wszystko. Tak, że miałeś więcej streamerów, którzy grają aktywnie, tak, a ten poziom było, też był trochę niższy, nie? To było tak, że no, kto tam scenę sportową tworzył? Overpow, Delord, Kubon. Wooloid, Kubon. I tak by wszyscy byli streamerzy, potem oni tam mieli tych swoich ziomeczków, był jakiś, wiesz, Wysek, Mofoski, Erotic. Potem tam Cinkrow przyszedł. Mhm. I jak wszyscy szli. Jakby tak... Miałeś tych ludzi, którzy streamowali i robili jakiś content i potem do nich przychodzili ci młodzi e-sportowi wyjadacze
I to jakby jedno z drugim tak żyło w symbiozie. I oni właśnie z nich ściągnęli, a teraz są dwa różne obozy, gdzie no tak szczerze z polskiego e-sportu, czy ktokolwiek się jakkolwiek angażuje, tak szerzej w jakiś content, nawet nie, że musi coś robić, tylko że nie wiem, przyjdzie do kogoś na czat, coś popierdoli, pomądrzy się, pogra coś. No nie wiem, my z Melonikiem Flex ostatnio graliśmy. No Melonik akurat właśnie taki... Z Melonikiem graliśmy Flexy. Sympatyczny zawodnik. Od 11 ostatnio do mnie wchodzi na czat często, jak jest no. W Champions Cup. Dziuba, nie wiem, czy kojarzysz, co to Dziuba? Kojarzę. To on... Dziuba dużo u mnie siedzi. A to jest niesamowite, bo on grał w takim... Na takim totalnie beznadziejnym poziomie już ze 4 lata temu. To jakiś drugi Grimor. To ja naprawdę dowiedziałem się o Dziubie ostatnio, jak grał z nami w trzeciej Ultralize. Ja właśnie się zdziwiłem, skąd go wytrzasnęliście, nie? Bo... Nie, bo to jakiś kolega Filipa był, a Filipa znaleźliśmy w ten sposób, że nie było supporta i napisałem: siema, szukamy supporta. A Filip wyglądał na okej chłopa, miał najwięcej punktów na solo, mówię, dobra, bierzemy go. Okej. Właśnie ja, tak jak o tym powiedziałeś, to mi się skojarzyło to z Ameryką, gdzie teraz mam wrażenie, jakby dochodzi do podobnego procesu, który się już wydarzył na polskiej scenie, czyli że osoby, które zakładały tę scenę, streamowały i właśnie kreowały zainteresowanie, albo już zrobiły retirement, albo poszły w innym kierunku, albo nie grają, albo nie wiem, cokolwiek innego, ale na jakby na tych fundamentach, które oni postawili, na tych stawkach, które oni, wiesz, wykreowali, pojawiło się mnóstwo nowych zawodników, którzy tak trochę, wiesz, po cichu podeszli do tego korytka, po prostu grając sobie solo queue i uczestnicząc w lidze, podczas gdy ta reszta uczestniczyła. Ale teraz, kiedy zabrakło tych osób medialnych, to się okazało, że w sumie to w dupie każdy ma oglądanie. Ja nie wiem, kto gra w Ameryce, szczerze. Double Lift już nie gra. No właśnie grał w ten sezon. Zrobił powrót. A, no Double Lift chyba z Bjergsenem grali, tak? Tak, a Bjergsen już wyjebał. No teraz już zrobił kolejny retire. I Double Lift gra jeszcze? Będzie grał, czy nie? Nie mam pojęcia. Bo tam teraz w Ameryce, no nie wiem jak na lato, zobaczyłem... ale na pewno na przyszły rok będą duże cięcia budżetowe i... No też słyszałem właśnie od chłopaków zza kulis. No ale kończąc jakby ten mój wątek, zastanawiam się, czy dojdzie do takiego momentu, bo w Polsce już jesteśmy przy tej ścianie, że naprawdę zainteresowanie jest oporowo małe, to już tylko hardkorowcy, że gracze dojdą do takiego wniosku, kurczę, no ja muszę stać się takim nowym założycielem, muszę odpalić streama, muszę być znany i wtedy może coś się uda zrobić. I czy zastanawiam się, czy jakby dojdzie do pełnego kółka takiego. I czy stworzymy sobie sami nowe gwiazdy, czy one wyklarują. Ostatnio robiłem challenge, w sensie jak powiedziałem, że będę w tym programie, to się mnie zapytali, czy jestem w stanie wymienić wszystkie 10 drużyn z Ultraligi. Okej, no to dawaj. I wtedy, jak jakoś mi się to udało trochę przy pomocy czatu, ale dobra. Zero Tenacity, no. Gryptiocraft, tak. I oni byli top 2. Nie. Nie, to Royson był top 2 no. W Anonymous, tam tak, co im tak. Zabrali pieniądze z Goldskilli czy coś takiego. No. Potem jest Alior. No. Alior, IHG. No. W IHG Mrozku chyba gra. Owszem. I Syrpi. Tak. I potem jest Teraz jest banda. Comil and Friends. Tak. To z Comil and Friends było coś takiego śmiesznego, że... jedna moja koleżanka była na melanżu i mówi: ty, że tu jest jakiś chłop, co mówi, że jest pro w Lola. A ja mówię: kurwa, to jak się nazywa? No. Wiesz, to w Poznaniu było, to mi się pyrka pewnie. No. Ona mi mówi imię, nazwisko. Mówię: kurwa, pierwsze słyszę. Wchodzę na Facebooka, wpisuję. Nie jest jakiś chłop niby, ale zero czy tam jeden wspólny znajomy. Nie wiem. No i tak patrzę. A w jakiej drużynie gra? No. Comil and Friends. Ja bym się okazał, że to był jakiś support Comil and Friends. A ja chyba pierwszy raz na oczy widziałem. No, ale z tego sezonu? Tak, tak. O, no to w sumie on na melasach chyba bywa. Nie pamiętam, jak się nazywa już niestety. O, Accorder. O, no jakoś tak. W sensie grał jako Katra, ale wcześniej grał jako Accorder, no, to no. Z tego mogłeś go kojarzyć. Dobra, więc Comil and Friends. No. Exceed. Tak. Nie wiem, ile już wymieniłeś, chyba 7. Iron Wolves. Tak. I jeszcze chyba dwie. Tak, dwie, na pewno dwie jeszcze. No jeszcze dwie, ale nie wiem już kogo... Jedna jest taka charakterystyczna. Tam jest taki owner fajny. A, Eska? No, Eska. To ja nie myślałem, że Eska już wyjebała. Nie.
I jeszcze ostatnia orga została, ale to się nie dziwię, że o niej zapomniałeś, bo ona właśnie jest taka trochę bez wyrazu, aczkolwiek starają się robić coś, żeby wyraz mieć, ale to wychodzi różnie. No bo dżentelmenów też już nie ma. Też już chyba. Nie ma, no. Taka orga, jak ją sobie przypomnisz, to powiesz, kurwa, jak ja mogłem o nich zapomnieć. To są tacy zadymiarze, było trochę kontrowersji wokół tej drużyny. To w sumie całkiem dużo drużyn. Mogłoby mieć taką podporę. Ale że co, że oszukali coś z pieniędzmi? No, między innymi. Nie tylko to, oni mają długi track record. No, ale ich AG już wymieniłem. No, mówi się, że zajebali logo. A, Maturalni Forsaken! Maturalni Forsaken, no właśnie, jest kompletnie. O nich wtedy pierwszych powiedziałem, bo... No naturalnie odjebali ostatnio. No właśnie, na płaszczyźnie naturalnej. Ja widziałem właśnie jakieś takie oskarżenia w stronę czegoś o maturach, tylko ja nie wiedziałem, że to jest to Maturalni. I tak, to jest to, tak? Tak, bo to jest duży projekt, oni naprawdę dużo pieniędzy na tym koszą. Okay. Bo tu mają jakieś dofinansowanie z państwa. Dobra, to tu mają ilość tam sponsorów. To przybliż, co zrobili. Czym nie, bo generalnie wiesz, to taki trochę. Taka była sytuacja jak z Muli Boomem. No, typu, przestali powiem, nagrywać. Nie, że przestali nagrywać, tylko powiem... Oszukali widzów. Ten jest dobry, ten jest zajebisty. Aha, no, rozumiem. Ten jest mega talentem, ten jest jeszcze większym talentem i tak walniesz 30 takich take'ów, coś się 29 sprawdzi. Się nie sprawdzi i to tam zamykasz pod dywan wszystko, ale ten jak ci siądzie, ten jeden kurwa, to go retweetujesz i napierdalasz. Jesteśmy zajebiści, przewidzieliśmy to i to. Ja zawsze od początku mówiłem, że on jest takim kurwa gołtem. Aha, czyli chłopi powiedziały, że będzie lalka, a w kolejnym TikToku powiedzieli, że będzie Pan Tadeusz. Tak, to właśnie tam było, że o motywy, a potem się okazało, że w ogóle był jakiś inny motyw niż oni podali, ale no. Powiedział, że to jest ten, bo coś tam plus minus się zgadzało. No ale oni to tak zawsze właśnie robili. No to Forsaken. Kurwa, tłumaczyć się, dlaczego współpracuje się ze skamerami. Znaczy, nie, że z kamerami, no i wiadomo. Mocne teki padają w tym podcaście. Wiadomo, no jeszcze też do mnie pisali właśnie jacyś oburzeni widzowie, że kupili jakiś kurs, że jeden kupił jakiś Turbo Weekend i potem... A jak jest turbo w nazwie i to jest związane z maturą, to się, źle kończy. I potem był, nie, czy to był jakiś Turbo Polski? I potem jeszcze był jakiś Turbo Weekend. Ale to co, jak masz Turbo Polski, to masz więcej jakichś, kurwa, dodatkowe znaczki? Nie, no, tam jest właściwie jakiś taki kurs przyspieszony polskiego i potem jeszcze był jakiś Turbo Weekend i on do nich napisał, czy ten Turbo Weekend to jest coś innego niż ten Turbo Polski i wiesz, ja mu napisał, tak, to jest coś innego. A potem się okazało, że to dokładnie to samo. No nie, no to jest jednak coś innego, bo mniejsze. Ma inną nazwę. No i tak się mówi, że trochę czuł się oskamowany. No tam robią sobie jakieś kursy. I właśnie była taka afera, ale to nie od zawsze, że tak, no typu gościu mówi, no ten człowiek jest najlepszym nauczycielem matematyki w Polsce, jest mega prorokiem, przewidzie ci co będzie na maturze. A potem ty mówi, no zadanie kurwa z geometrii, no. Zadanie z ciągów. No to wiesz, no, no tak, no są takie standardy. Nie musisz być kurwa ekspertem, żeby nie, nie, rzucić. Wystarczy, że zobaczysz dwie matury. Tak. No. Ja tak samo miałem, jak się przygotowywałem do matury i wiedziałem, 20 zadanie to jest zadanie z funkcji kwadratowej i liczenie takie będzie i będziesz miał, inne liczby. No i takie. Że w trakcie zamkniętych zawsze masz dwa pytania, które są takie z twistem, że na końcu masz pytanie, powiedzmy, że nie wiem, klasa miała 30 jabłek i 28 zostało wybranych i teraz nie dostajesz pytania, ile jabłek zostało, tylko masz właśnie jakieś pytanie, ile jabłek zabrały dziewczyny i masz dla podpuchy tę odpowiedź, którą udzielisz, jak przeczytasz pochopnie, a to nie jest tak. I zawsze są dwa takie i zawsze jest jedno z takich kilku głupich pojęć, które się nigdy nie przerabia na matmie, ale są jakby w programie i to jest właśnie jakaś mediana, coś takiego. I masz takie pytanie i musisz właśnie znaleźć. Mediana, odwrotność, takie rzeczy. Zawsze jest jedno pytanie z tego. No. Jakby no generalnie to mega tam schemat jest, a wiesz, oni tak napierdolają. No takie TikToki typowo pod wyświetlenia, bo to jest, wiesz. Rozumiem. Zobaczysz, ty kurwa, się znasz na tym. To na pewno będzie na maturze, no to od razu taki maturzysta w potrzebie zobaczy. Jeszcze jak mu powiesz, że wszystko się nauczy w kursie za 100 zł, to mówisz, kurwa, muszę dać to. Nie, więc tam naprawdę solidny przychód jest. No dobra, i w takim razie jak e-sport polski ma stać w dobrym miejscu, jeżeli to jest sponsor tytularny jednej z naszych organizacji? I dlatego powoli dokopujemy się do sedna tego odcinka, bo my dzisiaj będziemy starali się odpowiedzieć na jedno
bardzo trudne, ale z drugiej strony też proste wydawać by się mogło pytanie, jak naprawić polski e-sport. Ale żeby go naprawić, najpierw musimy zweryfikować, co jest z nim nie tak. Więc co jest z nim nie tak? Co jest nie tak z polskim e-sportem? Tak. Nie wiem, to ty bardziej siedzisz w tym. No, ale to ty ja jesteś już, moim gościem. Ja już uciekłem z tego. Przyszedłeś i powiedziałeś tak, mam świetne rozwiązanie na naprawienie polskiego e-sportu. No to musisz, no to musisz wiedzieć, co to rozwiązuje. No. Nikt tego kurwa nie chce oglądać. Ja to chcę oglądać. No dobra, no ale no... I tysiąc innych widzów. Jest tam grono koneserów, które faktycznie jest tam zajarane, nie wiem, lubi czy coś. Tak. No ale możemy powiedzieć tak. Jest problem z poszerzeniem grupy odbiorczej. No to na pewno jest problem. No i po prostu nie masz czegoś takiego, że wiesz, odpalisz... Myślę, odpalasz tę Ultraligę, tak? No a kto tam gra? No. Jakby największe, nie wiem... Największy sens odpalenia tego jest taki, że nie zobaczę Roysona. Tak. I kurde, Znaczy, no zobaczysz Noaha, który teraz idzie do Fnatic. No jakby Noaha nigdy nie oglądałem za 10 meczów, ale Noaha streama akurat lubiłem sobie obejrzeć. On też on naprawdę dobrze klika. Tak, jest on naprawdę dobry. Naprawdę dobrze klika w LoL'a. No ale nie miałem okazji zobaczyć w Ultralidze. No ale z drugiej strony, jak masz takie Z10, gdzie gra Noah, który jest 10 poziomów wyżej niż każdy inny AD carry w tej lidze. To jest tak jak Kanye West na tym memie. Rzucił 100 punktów przeciwko drużynie na wózkach. No to jest jakby podobny poziom, jak mi się wydaje. No, troszeczkę tak było. No to spoko, no. No wiesz, w tych meczach Ultralid w ogóle było tak. Pierwszy mecz, który zagrało Zero Tenacity, chodzi na Skabim, na bota. W 18 minut pierwszy mecz skończyli, na Badlykę grali. I wtedy wszyscy tak patrzą na to, mówią, oj. Tu będą rekordy bite, wiesz, off cooldown. Potem, no to wiadomo, jest sezon, to się trochę mniej przykładają, więc to te mecze to nie były takie stopy. Wylazują. Ale ziomki, no, dusiły w każdej grze tak, że się, no, nie dało grać w kompa. To była, no to właśnie z jednej strony powiesz tak, fajnie, obejrzę dobrego gracza, pozachwycam się nim, ale jak nie masz takiej rywalizacji godnej i nie czujesz, że ktoś sprawdza tego gościa, to no, trochę lipa, nie? No, no robię dobrze, możesz sobie zobaczyć, jak, nie wiem, Freenu gra Katarinem na Silverze. No. Trochę tak. Albo czekolad na swoich odcinkach, na Smurfie. Tak. Jak musi nagrać jakiś mega openowy speak, typu Ape Kajse. Albo Nila, mi się podoba jak Nile wyciągał, jak wyszła. A to chyba pod Ape nawet grał. No, na boczy zagrał sobie. Ja tak patrzę. Level 1 zabił, to pokazało dość ja mocno, patrzę, jakim patrzę na jakim posiadanie było rozgrywane. Skipowałem ten odcinek, widzę on, gdzie 20 minuta, lata 30, zero, się, kurwa, co to jest? Patrzę na koncie czekolad, a potem patrzę Silver Eune. No ale co, jest odcinek? Jest. Wyświetlenia są? Są. Ego podbite? No jak najbardziej. No i potem będę pisać, że jest super kozakiem. No nie jest. Gra nie no, akurat czekolad coś potrafi. Nie no, pozdrawiamy czekolada. Ja akurat czekolada lubię. Ale Zwyro i tak jest lepszym midlanerem. Może. Nie grali na siebie. Więc nie da się ocenić. No jak mieli grać, jak czekolad nawet na EU Masters nie dostał? Nawet do playoffów. A nawet do playoffów. Nie zapominajmy o tym. To fajne. Nawet nie było żadnych szans na to EU Masters. No dobra, więc pierwszy problem zidentyfikowany. Brak poszerzenia grupy odbiorczej. Problem drugi zidentyfikowany. Brak ciekawych zawodników. Jeszcze znajdziemy trzeci problem i będziemy mogli przechodzić do naprawiania. Trzeci problem. Ja nie wiem, czy to nie jest na przykład za profesjonalne już. Kasper na kaście. Kasperski też już chyba powoli przestał wierzyć w e-sport i teraz nagrywa filmy dokumentalne. No, ale ja to powiedziałem tak pod mema, nie? Ale tak szczerze, co uważasz o kasterach Ultraligi? Z perspektywy osoby, która tak śledzi piąte przez dziesiąte. No wiesz, no nie będę kłamał. No, nie kłam. Ja... Kasperskiego nie słuchałem nigdy. Tabasco też okay, nie. Okej, rozumiem. Jakby... Tak z 2 lata, no. To nie wiem, czy miał tak, że włączyłem Ultraligę albo Leca na Polsacie i słuchałem tak dłużej. Mm-hmm. Może sobie gdzieś tam puściłem w tle, ale nie przysłuchiwałem się. Więc no, u mnie kas to się na was skończył, jak ty doszedłeś z Bezim. Czyli to my zepsuliśmy polski e-sport na to wygląda. Nie. No ale też myślę, że akurat ty i inni gracze z Halo nie jesteście do końca targetem kasterów. No, znaczy... Ja na przykład Sylwana lubię. O, no to jest akurat zabawne. Jest jakby... tak, o, są takie obrazki, że taki, wiesz, taką masz trajektorię i tak jakby wracasz do punktu wyjścia w pewien sposób. Że na przykład
O, to z Lee Sinem było, jak się okazało, że Clint nie wiedział, że masz execute damage, jak kół drugie naciskasz, nie? Że no, po prostu naciskam przyciski, gracz z brązu, potem gracz, wiesz, z diamentu, no, obliczam wszystko, maksymalizuję i gracz strzelka, no po prostu naciskam przyciski. I tak z casterami jest. Jak jesteś graczem z Silvera, to lubisz Sylvana bez zadyma, jak ci gada ktoś i próbuje wytłumaczyć coś, to ci się nie chce tego słuchać. A potem jak jesteś high-elo graczem i ty wiesz lepiej od casterów, co jest 5 w tej grze komputerowej, to dla ciebie nie stanowi wartości ich merytoryczna analiza i przynajmniej możesz się pośmiać z takim Sylvanem. Nie, ale Sylvan zawsze się wydrze, da jakieś emocje, jest zajarany tym wszystkim. To jest prawda. No i to jest spoko. I ogarnął się, bo jak faktycznie Sylvan wchodził, no to pierdolił straszne głupoty. Tu jakieś anime, tu jakaś losowa historia z autobusu. One przede wszystkim czasem były strasznie nie w tempo tego, co się działo na ekranie, tak. A teraz to tempo jest bardzo dobrze łapane. I na momenty przestoje, jest śmieszna historyjka z tramwaju, a jak trzeba zahajpować, to jest zahajpowane i spoko. Czyli kasterzy nie są problemem. Nie, wydaje mi się. Więc kasterzy nie są problemem, co w takim razie nim jest? No ja myślę, że dwa główne problemy już podaliśmy. Dobra, no to w takim razie przechodzimy do tematu głównego. Też jakby, no brakuje takich, wiesz, jakichś spiny. Okej, okay, dramy. Żeby coś... Potrzeba konferencji Fame MMA w świecie e-sportu. Coś się działo pomiędzy tymi graczami. Musimy mieć władcę piekieł takie, naszego e-sportowego. Jakieś takie relacje, a nie, że wiesz, kolejny mecz, kolejne losowe spotkanie tych na tych. No ja się zgadzam. Bez żadnej historii. Mecze nie mają stawki, tak, nie mają historii, nie ma jakiejś narracji mocnych na scenie. Trudno też jest je zbudować, kiedy te podmioty są takie bez wyrazu bardzo często, nie? No, dlatego ja liczyłem na to, że będzie na przykład tak pewnego dnia w Ultralidze, że będą grali Inter na Ziomali, będzie grało Komil and Friends, będzie Żabson kontra Komil. I będzie fajnie wtedy, no ale no, to się nigdy nie wydarzyło. Pytanie, ile Żabsona w Inter na Ziomalach, a ile to tylko nazwa. No ale to wiesz, no to nie ma znaczenia, wiadomo, tak naprawdę, no. Ile go jest tak naprawdę. Ważne jest to, co no, o tym ale powiesz. To by było naprawdę tak... Byłoby w tym trochę sensu. Tak, tak. Byłaby w tym jakaś... Byłaby jakaś taka aferka, ci tego tu nie lubią. No bo nawet jak drużyny się wyzywają jakoś na socjalach, to jednak tak, jest takie, wygramy z wami, jesteście normalni. No, to jest takie... A to musi być spersonalizowane. Bez podstawy. Tak, tak, tak. Nawet jakby coś chociaż udali, czy coś. No. Tak, Fame MMA teraz głównie udawają. Chociaż to takie... Ja tego też już nie kupuję. No, ja też ostatnio trochę mniej tego oglądam. No dobra, to mamy problemy, teraz rozwiązania. Miałeś i... Nie powiedziałeś mi, jaki jest błyskotliwy plan, więc proszę teraz uwolnić krakena. Błyskotliwy plan... Jest taki, że ci wszyscy gracze powinni jakoś wejść w interakcję z tym całym półświatkiem lolowym. Że wiesz, tutaj, nie wiem, powiedzmy, ma kurwa ktoś Challengera 1000 LP, chociaż nie wiem, czy tacy są jeszcze w Ultralidze. Pewnie nieliczni. Ale jest kilka. Ale jest jakiś Robertos. Tak. I taki kurwa Robertos, wiesz, snajpuje Wysockiego. Mhm. Coś tam się po atencji na czacie powie, że haha, ale dostałeś wpierdol czy coś. No i już jest jakby pewne grono odbiorców, które jakkolwiek go kojarzy, kmini. I on tam gdzieś jest w tych takich kręgach, że wiesz, każdy wie, kim on jest już. A myślisz, może nie, że każdy, ale... Widz twitchowy streama Xaja to jest widz Ultraligi też potencjalnie? To nie potencjalnie są różne tak. No, okay. Jakby potencjalnie widzem Ultraligi jest każdy, kto gra w LoL'a z Polski, tak mi się wydaje. No pewnie, docelowo tak. Docelowo, no jest to jakaś utopijna wizja, ale... Mhm. Można by do tego dążyć, że każdy, kto ogląda LoL'a w Polsce, będzie oglądał Ultraligę. No dobra, no ale co jak nie masz tego 1000 LP? To jest koniec tego planu? Znaczy, jeżeli nie masz 1000 LP, no to jesteś trochę takim gównem w tą grę, nie oszukujmy się. No, jakby, zależy jak to przyjmiemy. Już tak mówiąc jeszcze nawet stricte o karierze gracza, no. To wydaje mi się, że jak masz na przykład, nie wiem, 300 LP i grasz w Polsce, to tak możesz sobie pograć byle nie i nie wiem, wtedy się pochwalisz kolegom, że grasz w Ultralizę i no i miałeś zdjęcie zrobione. No, no to może to tyle. No tak. No ale nic z tego nie ulepisz. Nie jakby lepiej jest najpierw wbić dużo punktów na soloku i potem czegoś szukać, niż mam mieć tak mało średnio i grać w jakimś low teamie w Polsce. No, to się zgadzam. Szczególnie teraz jakby uczestniczyłem w off-sezonie i uczestniczyłem ale nawet w jak trwa, masz, no. Nawet jak masz 200-300 LP, to możesz snajpić tych wszystkich ludzi, tylko wtedy no. Po prostu jesteś gorszy, więc możesz się lekko skompromitować. Ale przynajmniej jak się skompromitujesz, to nikt nie wie, że się skompromitowałeś. Mi się bardzo podobało to, co Synchro zrobił. Kiedyś taki film był zajebisty, naprawdę bardzo śmieszny na jego kanale.
trafił w NMI na Czekolada i Rybsona razem, a sam dostał autofila na supporcie i tak zmiażdżył oponentów Renatą, jeszcze ich wyśmiewał, to było takie jeszcze pięknie połączone, no właśnie, że ja oglądałem film z tego i się śmiałem strasznie. Bardzo był dobry content. No, więc więcej, mało tego jest. Więcej wiesz, że tam gracze wchodzą w jakieś takie community lolowe. I co, i powinni tak streamować te rzeczy? Nie, nie, nawet nie muszą streamować. No ale jak wiesz, już będziesz, coś tam posiedzisz na czacie, coś tam popiszesz, no to jest grono osób, które już cię kojarzy. Może tam wejdziesz nawet do kogoś na stream, na Discordzie, coś popierdolisz, kogoś skołczujesz, powyzywasz się, wejdziesz w jakąś dyskusję. Na przykład Pulok taki był kiedyś. Mhm, no był. Może trochę negatywna persona. Troszeczkę. Ale kto miał kojarzyć, ten wiedział. Tak, to brakuje mi na przykład takich zawodników jak kiedyś... Takich behaviorów. Tak, tak, ale mi się bardzo podobał na przykład KFC Generous jako postać. O, no właśnie Piotras to też. Ja super konto na Twitterze, tak, tak. I jeszcze jakieś tam gierki na dość ja bardzo tak lubiłem, szczerze. Ja bardzo dużo grałem duo kiedyś z Piotrasem. Teraz Piotras trochę przestał grać w LoL'a. Oczywiście wiadomo, farmi jeszcze ligę akademicką, bo no, gra na AGH, więc tam mają dobry team. No całkiem niezły. To od lat jest. Sieka no odkąd się PWR skończył i PG, no to oni tam chyba królują teraz. No chyba tak. Więc coś tam sobie jeżdżą, wygrywają te jakieś turnieje. Piotrek nie gra za dużo już w LoL'a, a szkoda. Ja bym duo z nim pograł, ale też niestety system już nie pozwala mi grać duo. No ale ja pamiętam, jak żeście grali jako Team Options, który to był rok? 2020? 2021? 2020? 2020. No te quali jakieś do Ultraligi. Ja tak, tam jeszcze z Kaseką graliśmy. Tak, tak. Z Kaseką, z Hedonistenem. Zajebisty mieliśmy roster. No tak, skład był mocny i pamiętam, że to było coś, co bardzo mi się wtedy podobało w tym e-sporcie, że było dużo różnych kwalifikacji, czy tak, to było ULki pierwszej, drugiej, tutaj do Pucharu i było dużo sklejek właśnie takich w stylu waszym, Team Options, tacy wojownicy solo queue, ale też były te teamy z Ultraligi i to był ten czas, jak mogłeś sobie porównać, na ile ten poziom polskiej sceny jest wysoki w konfrontacji z takim dość chamskim gameplayem. A najśmieszniejsze w tym teamie było to, że Hedonisten chyba tydzień przed relegacjami sprzedał swoje konto pewnemu ukraińskiemu oligarchowi. Oligarchowi. Nie wiem, jak to się odmienia, no ale wiadomo, kto ma wiedzieć, ten wie. No ja taki trochę obsrany byłem, bo wiesz, tamto konto, najpierw to konto zaczęło win tradeować, a potem nagle zaczęło grać Kartusem, Xeratem i Sajonem. Gdzie na tym Sajonie to takie drifty robił, że to... Rozumiem. Jakby był profesjonalnym tam rajdowcem. Tym Kartusem też całkiem dobrze strzelał z Q. Rozumiem, dodżował też. Tak, ale efekt gry nie był najlepszy, ale jak miał ci przyjść i trafić 5 Q pod rząd, to nie było problemu. No i potem na konto chyba nawet bana dostało. Ja byłem spryciarzem wtedy, usunąłem je z LoLprosa, żeby nie było. No, takim marionetkarzem jesteś trochę, znaczy byłeś w tamtym czasie, tak, tak, i wtedy jeszcze można było usuwać konto, ale potem zabrali tą możliwość usuwania i tylko Hedanin mógł usuwać, bo właśnie przez to, że Hedanin... Ja tam czasami komuś usunąłem, jak tak, tak po cichu, jak się dało, no ale jak Hedanin synowi usunąłem, to Might się zesrał. A Might to był typ, który codziennie im tam wypisał: usuńcie moje konta, zostawcie mnie. Might to ten psychopata, booster, jakby ktoś nie kojarzył, co Nidalką grał. No, historia boostingu i polskiej sceny cały czas się przecina, choć w sumie ostatnio mało się o tym mówi. No bo boosting już nie jest opłacalny z tego, co wiem. Okej. Póki nie masz jakichś prywatnych customerów, to tak. Okej. No dobra, to w takim razie, bo tak odpłynęliśmy bardzo daleko w jakieś wspomnienia i różne dziwne kręgi. Lubię zadawać to pytanie ludziom, jak mam jakieś rozmowy. Co cię wkurwia we sporcie najbardziej? Czy mnie już wkurwia? No tak. Albo kto? To kto? Wiesz, szeroko możesz pójść. Nie, no jakby... nie, że wkurwia. Patryk Jończyk mnie bardzo inspiruje. Okej. Okay. Ale to już nie wiem, czy to też e-sportowo, bo też już uciekł. No cały czas jakby kręci się w tej grupie, e-sport nie? Jest tak... Nie wiem, czy jest coś, co mogło mnie już wkurwiać w tym. Na pewno kiedyś mnie wkurwiało to, że nie można było grać w Ultralizę bez organizacji. Mhm. I że my nie mogliśmy się dostać jako Ravioli po prostu. No. Tylko miałem wybór pomiędzy granie w Pride za koszulkę
i Piotr, granie w Aktinie. I Piotr Liwski, który nam, jak z nim gadam, tak czuje, że trochę nam pluje do mordy. No. Na granie w PAX, które no spoko było koniec końców, w mili i tak dalej, no ale no za 500 to ja wolę grać dla siebie niż no dla tak, kogoś za 500. No ja to jak najbardziej rozumiem. Ale to nie dobrze, że cię nic nie denerwuje, bo to znaczy, że e-sport nie wzbudza w tobie emocji. No właśnie już tak. A to jest właśnie chyba największy problem, który mam wrażenie ostatnio tak kiełkuje nie tylko w LoLu polskim, ale też zagranicznym, że to się po prostu staje nudne do oglądania. Brak perspektyw trochę. No trochę tak, jakby no gry są bardzo schematyczne, taka jest meta, że nie, się nie, na smokach. Gry wydaje mi się, że spoko można rozegrać i cały czas masz coś przykminić takiego nietuzinkowego. No nie, nie. Ja mam wrażenie, że jest mało udziwnień i jakby trudno jest znaleźć jakąś nową sprytną strategię. Wydaje mi się, że w Polsce możesz wszystkim zagrać. No w Polsce tak, może ale wszystkim. No koniec końców tak pichniesz ze skalującego mida, no tak, tak. Jinx Lu. I działa? Działa? Działa. Po co ryzykować? No, mi jest trudno ocenić, czy e-sport jest nudny dla ludzi teraz, bo moja perspektywa jest inna niż w ogromnej większości ludzi, bo ja oglądam tego bardzo, bardzo dużo, więc pewnie jakoś się wypalam w pewnym momencie, ale tak się zastanawiam czasem, czy jakby ludzie, czy to moje zainteresowanie, czy ono wynika z tej samej ekscytacji, którą miałem kiedyś, czy to jest już to, że ja na tyle głęboko wszedłem w te struktury, że dla mnie już nie ma odwrotu. I coraz częściej wydaje myślę, mi się, że po prostu drugie. Jak będzie coś, co cię wyciągnie z tego sportu, to nagle tak zniknie. W sensie nie, że zniknie, ale tak odejdzie w zapomnienie ta część taka bardziej ultraligowa i tak dalej. No to bardzo możliwe. Żebyś sam przed tylko Leca oglądał. No. Pewnie by tak bo było. Lec na przykład spoko się tak ogląda, tak żeby sobie puścić to jakieś jest highlighty spoko, że albo właśnie wieczorem sobie tak do spania. Lec też umie dobrze wykreować swoje nowe legendy, swoje nowe ikony. Mi tego brakuje właśnie na polskiej scenie, bo ci gracze też temu nie pomagają specjalnie i też Ultraliga nie ma tyle zasobów, żeby to zrobić. No masz o wiele wyższy poziom, ci gracze coś reprezentują, tutaj ktoś coś zagra dziwnego, tutaj ktoś wyzywa LS-a. Mieli jakąś dyskusję na temat takich itemów, tu ktoś przyjdzie do niego na co-stream. No ale co słuchaj, na polskim podwórku ktoś mógłby bez umas wyzywać na przykład. Też byłoby fajnie. No mógłby, ale właśnie nie ma tak. To jest właśnie ten problem, że wiesz, żaden z tych graczy nie wchodzi z nikim w polemikę, jakby nie rzuca jakichś swoich take'ów odnośnie, nie wiem, itemów, gry i tak dalej na Twitterze, nie zwyzywa Rypsona. Wydaje mi się, że na Rypsonie akurat najprościej się wybić w tym momencie, jak się jest graczem. Znaczy, że go trafisz na solo kolejce, coś pójdzie, zagracie, że on będzie miał inną wizję i możesz się z nim kłócić przez 2 godziny, on będzie myślał, że ma rację, mimo że nie ma. Tak, no nie wiem, no takie mam wrażenie po graniu flexów z nim. Artur lubi mieć wszystko wyjaśnione od tak, początku tak, do tak, końca. Tak, tak, to jest takie. Że on jakby na tym stoi nie do takie końca. Natręctwo to jest, mam wrażenie nawet w pewnym stopniu, bo to jest na wielu płaszczyznach. Nie no, wiele razy ma rację i naprawdę dobrze rozumie grę, no, ale no, czasami się trochę odklei. Zwłaszcza, że jak gramy i on gra na topie, to mam wrażenie, że on tak do Mariona to 24/7 mógł na topie siedzieć. No dobra, no to pogadaliśmy trochę o samym sporcie polskim, zagranicznym i tak dalej, ale no myślę, że taką działką, która najbardziej Ciebie angażuje, to jest jednak ten segment kontentowy. No na to się teraz przesunąłem. Nie wiem, czy nam się chce rozmawiać na temat tego, że zawodnicy nie robią kontentu. Mnie się znudził nie, ten temat. Nie, jakby ten temat jest przeruchany strasznie. Jest też jałowy. Kiedyś myślałem, że faktycznie no, zawodnicy muszą być kontent, a teraz wydaje mi się, że nie ma to najmniejszego sensu. Nie. Kontentu nie muszą robić. Ważne, żeby w ten czy inny sposób bardziej, żeby mieli tak personality swoje. Pokazali się po prostu w ekosystemie. Tak. Nawet nie muszą być dobrzy. Jeżeli będą, to nawet czasem jest okej, okay, że masz słabego zawodnika, ale jak on jest wokalny, on wyzywa, jest pewny siebie, to jak i czasem zagra dobrze, to jakoś budzi właśnie bardziej w sobie to, emocje, żeby byli nie? w tym ekosystemie. Tutaj jakiś krosik, tutaj jakąś opinią rzucili swoją, tutaj skontestowali jakiś take i tak się to wszystko zbuduje. No, tutaj może coś pod dymą lekko, no ale nie wymagajmy, że wiesz, gracz nagle ma nagrywać poradniki do czegoś, no nie. Streamować codziennie. I nie wiem, napierdalać na Twitterze posty ze swojego życia, że już zjadł kanapkę albo się zesrał. Tak, no czasem właśnie jak widzę takie próby, to one są bardzo takie nieporadne. Tak, i lepiej, ale żeby kiedyś mi się robić. Wydawało, że faktycznie może tak trzeba, ale teraz wydaje mi się po prostu, jak ktoś nie ma do tego zajawki, że sam z siebie to po prostu se pisze. A to nawet to, wiesz co?
Moim zdaniem to nie jest kwestia zajawki, jest kwestia talentu. Do tego też trzeba mieć pewien talent, mimo wszystko. Tak, talent do tego, żeby wstawić się dzisiaj na śniadanie, no? Nie no, ale talent do tego, żeby ludzi to ciekawiło. Możesz mieć tą samą kanapkę, a dwie różne osoby to sprzedadzą zupełnie w różny sposób. Wiadomo, ale to... Jakby nie mówimy, że to wiesz, mamy nagle z gracza robić jakiegoś super pik gwiazdy kontentu. No nie, no to bo, oczywiście, no, że nie. Bo nie oszukujmy się, no jakby ktoś miał taki talent i takie umiejętności, raczej no to... by nie grał w Ultralizę. Raczej by nie grał w Ultralizę, tylko streamował i zarabiał kokosy. Dobra, a według ciebie nisza kontentowa, której w tym momencie albo nikt nie wypełnia w Polsce, albo jest mało wypełniona. Czy masz jakieś takie przemyślenia? Ale mówisz stricte o jakimś gamingu, czy tak ogólnie? No tak lolowo. Lolowo? Tak, tak. Szczerze nie wiem. Bo co jest teraz metą? Jakby metą, to mam wrażenie, że teraz wszyscy zaczęli ode mnie kraść, kurwa, oglądanie i nic nie robienie. To jest taki content po tej niższej linii oporu. No. Gdzie najprościej to zrobić, najszybciej, najmniej czasu to wymaga i jakby tam pracy. No wiadomo, no może potem wchodzi taki nerwarian, który nic nie odpala nagrywanie w OBS-ie. Ogląda grę, ktoś tam gada. Włącza nagrywanie, ten plik, który mu się nagrał, wrzuca na YouTube'a i on już najśmieszniej jest to, że czasami jest taki bug na OBS-ie, że pierwsze 5 sekund masz ekran sfrizowany. No. No i Nerwarian coś takiego wstawia. To mnie bawi, ale Nerwarian no ma trochę wyjebane chyba, ale trochę się tam widać, że tak zajawka wróciła i tak się bardziej zaangażował. To jest spoko, bo mało mam wrażenie jest influencerów, którzy właśnie ciągną ten e-sport pod takim kątem prestiżowym. To jest coś, co Wezi zawsze podkreśla, że e-sport powinien być pozycjonowany, jak się gada ze sponsorami, jako coś prestiżowego. Tylko, że dużo zrobiono, żeby nikt o tym tak nie myślał. Niestety. No też nie wiem, jak sponsorzy na to patrzą, ale wydaje mi się, że jak jest sponsor i patrzy na e-sport, też tak myśli, że to jest jakiś fraud czy coś. No. Przychodzi no Orbit. O tym mówię. I wow, zdjęcie kolejne. Patryk Jończyk wstawia mema. Jakiś Orbit, czy tam coś tam, jakiś inny sponsor, po prostu na tym memie dodany jako obrazek. No, wliczamy do statystyk. A to już się przyjęło jako standard. Po prostu na belce lokowanie i cyk, do raportu. Ale sponsorzy też chyba zdają sobie sprawę z tego, że to nie jest jakoś bardzo dużo warte. Ale no, lepiej mieć niż nie mieć. Dobra, ale wracając do tego kontentu, bo powiedzieliśmy tylko o oglądaniu, ale nie powiedzieliśmy o tym, co jest underused, co przemyka pod radarem. To lolowo? Nie, wydaje mi się, że lolowo można nadal dużo robić, zwłaszcza jak ktoś ma więcej chęci i więcej roboty w to włoży. Jest taki ziomek KMNT teraz. KMNT? Nie wiem, czy kojarzysz. No, a co on robi? On robi takie filmy typu, no, zagrałem najbardziej ze szczempionem, jaki jest, pikuje Nilach i... I ma naprawdę fajnie zmontowane, tak, fajną tak. historię robi. Właśnie chyba naprawdę, to o Nilach właśnie oglądałem. On naprawdę spoko filmy robi. I tam widać, że tam jest takie większe zaangażowanie i bardziej to jest jakby tak, jakaś taka historia przedstawiona. Mhm. Na pewno coś takiego jest spoko. Jest bardziej tak inspirowany jakimś Ryanem Trahanem czy innymi ludźmi tego typu. Bardziej z lifestyle'u. A na glolowo... To wydaje mi się, że w Polsce jeszcze jest dużo miejsca. Co zostało nam? Ciekawostki jakieś? No, czy to na przykład, nie wiem, jakieś ciekawostki, czy to jakieś historie znanych jakichś graczy nietypowe, jakieś tam historie jakichś super wydarzeń, to, zagrywek. To tu na tym kanale będzie. Oj, tak. Na przykład, nie wiem, historia jakiejś drużyny sportowej, historia jakiejś znanej persony, to jemu jest spoko. Jakby ktoś zrobił jakiś taki poradniki jakieś takie bardzo takie sensowne, a nie poradnik typu siemanko, dzisiaj odpalamy poradnik do Szako i grasz Szako w lesie, sobie gierkę losową. Tak jak ten Nerwarian zawsze robił. No tak, tak, to właśnie no coś takiego, no. Po pewnym czasie jak oglądałem to też doszedłem do wniosku, że w sumie z poradnikiem to nie ma. No nie ma. Mi się najbardziej podobało, jak właśnie Nerwarian brał jakiegoś czempiona, był poradnik i on czytał skille i sam się dowiadywał rzeczy, czytając skille. No właśnie tak to było. No nie, no jak ktoś jest dobry, to na pewno
Spoko na tym content można robić, ale to trzeba być dobrym, a takich ludzi no. nie mamy dużo. A da się twoim zdaniem połączyć lifestyle z gamingiem? Da się to tak trochę bardziej mainstreamowo przemycić? Lifestyle. Nie, wydaje mi się, jak już robisz gaming, to robisz gaming, a nie, że będziesz tak na skalę jakiegoś basenu z kulkami. Ewentualnie jakoś tak to, jakby nie wiem, Gen Z coś nagrało o LoL-u, to byłoby git. Mhm. Jakby gdzieś tam to jakoś przemycili, ale żeby ktoś tak był stricte, że nie wiem, tu najpierw gram w LoL-a, potem robię coś tam na żywo, to tak... I mam nie. Okej. No dobra, to tak na sam koniec, bo już trochę gadamy. Ale... 48 minut. No tak sobie minęło całkiem ja nie, szybko. Nie wiem, jaką macie tam no my ostatnio tak celujemy w tak 30-40. A. Kiedyś żeśmy robili tak po godziny 10, zdrowo żeśmy gadali, ale im dłużej to robimy, tym bardziej no. dochodzimy do wniosku, że to się nie opłaca. Nie, tak wydaje mi się, że tak jest 50 pasek, do półtorej godziny. Jest pasek utrzymania uwagi widza i tak widać, kiedy spada, kiedy nie. I że w tych krótkich treściach to utrzymanie uwagi no, jest no, lepsze. No nie na wiesz, jak chcesz, żeby ktoś oglądał twój film przez półtorej godziny, to naprawdę no. musisz dać mu jakąś wartościową... Tak. Wartościowy materiał. A na kanale Gadałem o Sporcie nie zawsze tego typu treści się okazują niestety. Ale powiem Ci, że przeglądałem ostatnio statystyki i tak jak pamiętam zaczynaliśmy to pod koniec naszych materiałów utrzymanie uwagi to było gdzieś rzędu, nie wiem, 16%, 14%, to teraz pod koniec jest ze 40%. I uważam, że to jest naprawdę dobry wynik. Albo robicie krótsze filmy, albo po prostu stali widzowie oglądają do końca, a nowych nie ma. Nie, no nowe ale po prostu robi się bardzo ciekawe materiały. Albo bardzo są ciekawe, tak. Albo one są tak nudne, że widzowie zasypiają w ich trakcie, nie mogą ich wyłączyć i przez to się ten watch time podbija. Tak też może być. Może tak być. Uśpi swojego widza. Kto twoim zdaniem zmarnował swój potencjał w karierze e-sportowej, ale nie chodzi mi tylko o kwestie czysto, powiedzmy, skupiając się na talencie, ale też właśnie tak bardziej medialnie, bo pytam o to dlatego, że jakiś czas temu widziałem tweeta od Pakeja, wspomnianego przez Ciebie, że gdyby Jankos, to jest cytat, gdyby Jankos potrafił tak jak Ty obracać się w social mediach, to byłby nie, najpopularniejszym trochę, graczem na świecie, coś takiego. Nie, to chyba było tak, że gdybym ja grał tak dobrze jak Jankos, to byłbym najpopularniejszym graczem w Polsce czy coś. Skłamał Patryk Jończyk, czy powiedział prawdę? Ja do końca nie wiem, o co mu chodziło, bo też często ja Pakeja, też jakby... jak się pozna Pakeja, to się wie, że on czasem pisze pewne rzeczy, tylko że on to, co napisał, rozumie inaczej niż wszyscy inni. Ja i tak... z tego wynika dużo nieporozumień. Ja tak patrzę na tego tweeta, mówię tak, kurwa, o co chodzi? No. Ja nie wiem, czy nie byłem jeszcze najebany, jak to napisał. A ja Pakej tak... może też był najebany. Może też, bo tak patrzę. Dobra, napisz, wysłałem mu chyba Jaspera, haj, dałem serce i tyle, ale to takie dziwne było, czy ja wiem, czy by tak było, nie mi to oceniać. No nie miałbyś pewnie tyle czasu na tworzenie tego kontentu, to jest coś, co chyba nie zostało uwzględnione w tych estymacjach. Nie wiem, ja jestem, że jak jest gracz, to gracz powinien grać, no. A jak jest content creator, to on tam może coś stworzyć. A gracz niech się skupi na graniu, żeby wysoki poziom dostarczać i no, poziom też jest sam contentem. Streama odpali, jak sobie jeszcze ogarniesz jakiegoś człowieka, który ci będzie tym zarządzał, no to zajebiście, ale to nie jest takie proste, żeby znaleźć odpowiednią osobę, która wie o co chodzi i ci będzie to wszystko robić. No i Jankos wydaje mi się, że bardzo dobrze sobie poradzi. No dobra, ale wracając do mojego oryginalnego pytania. Osoba, która nie wykorzystała swojego potencjału szeroko pojętego. Masz taką osobę w głowie? Bo ja ci mogę pierwszy, dać... Pierwszy, co mi przyszło do głowy, no. to Ather. No tak, ale to czysto gameplayowo chyba, nie? Tak, Ather mega dobrze grał, ale też obracał się tam tak spoko, że jakby wszyscy kojarzyli. Tak, właśnie i to była taka bardzo przyjemna łatka zajebistego gracza. Coś takiego, co ma na przykład Rekkles, nie? Że jakby mimo tego, że gra słabo, to Lec cały czas prowadzi narrację. Król północy powrócił do Leca. Ziomek robi, wiesz... Dwa słabe rany w sezonie. A cały czas jest jako ten majestatyczny król. Król. I Ather też miał taki image, nie? W sensie jakby, nie mówię, że tego kalibru, ale to jakby podobne rejestry. No, więc Ather, a tak to... Bo mój wybór to na przykład jest Woolite.
Ale czy Woolite? Bo nie mówię tutaj o wykorzystaniu potencjału czysto sportowego, ale w momencie, w którym już wiadomo, że jest ciężko, żeby znaleźć sobie topowe teamy w ERL-ach no. w takim wieku, to jak on już zaczął robić swój kanał YouTube'owy i on się fajnie klikał, to został zarzucony. I uważam, że to jest szkoda. No, że to jest właśnie niewykorzystany potencjał, bo nie powiedziałbym na przykład, że Trimby to jest jakiś zmarnowany potencjał na tworzenie kontentu, bo on nie czuje nie, tego. Nie, mi się wydaje, że Trimby'emu się nie chce. To nie jest jego bajka. Tak, tak. A właśnie w przypadku Woolite'a fajnie się oglądało te treści, Woolite miał pewną charyzmę, dużo miał wiedzę, potrafił ją przedstawić i mi jest po prostu szkoda, że nie mam takiej treści do skonsumowania, bo bym ją chętnie przyjął. Mógłby, zwłaszcza, że on już jest w takim momencie kariery, że no raczej do Leca nie wróci, no nie oszukujmy się. Nie wróci. Nie to się nie wydarzy. Nie z jakimś topowym strzelcem out of RL teraz, znaczy out of Les, no i też no już swoje lata ma. No. To jest taki moment, gdzie chyba trzeba Sink of Angle zrobić i... No, dokładnie. Dlatego ja mówię, że ale szkoda, że... Sink of też jest takim innym człowiekiem, że on zawsze był takim trochę pajacem, poddymiaczem, w jakąś szpilkę wbił. Tutaj z tym się zakręcił, z tamtym, gdzie tam bardziej naturalne to dla niego było, żeby gdzieś tam wejść w jakiś taki świat całego streamowania i tych wszystkich klimatów. No. Woolite był taki bardziej spokojny i to bardziej musiał pójść chyba w taki bardziej edukacyjny, chillowo, gameplayowy content. Ale była na to klientela, on robił po... Tak, po nie, na to też jest... Bardzo dużo jest osób, które po prostu gra w LoL'a i chce zobaczyć coś tak, jak ktoś na przykład miło sobie klika, albo coś ci ciekawego powie i będziesz lepiej grał. Zgoda. Na pewno coś takiego jest. No to pod takim względem to prawda. Woolite. No ale coś jeszcze jest? Czy on narzeka? Nie, chyba nie. Hachi? To powiedziałbym bardziej, że nie tak, że zmarnowana kariera, bo w sumie to on karierę ma bardzo dobrą. Karierę kontentową. I karierę kontentową też miał dobrą, ale to jest taki dziwny case osoby, która chyba nigdy nie dostała tyle docenienia ze strony community, ile by mogła, biorąc pod uwagę ilość energii, którą poświęciła. Nie, wydaje mi się, że najbardziej co zjebali, tak było zahaczą esports. No. To zamiast zrobić tak, że niby każdy, kto tam robił te swoje programy, ma swój kanał i na swoim kanale to robi i tam ma ten swój segment i że każdy ma jakby swój kanał, to że wszystko było na kanale Hachiego i to potem tak umarło też śmiercią naturalną. Tak, no też jak nie zarabiasz tego kasy jako twórca, to trochę lipa, musisz dostarczyć dużo. No... To nie, wydaje mi się, że z YouTube'a jest dużo pieniędzy naprawdę. No tak, tylko że jakby... Póki nie robisz przyrostu formy nad treścią. No tylko, że tam musiałbyś podzielić to na dlatego 10 każdy twórców? Każdy ma swój kanał i każdy ma ze swojego kanału. No to byłoby okej. Okay. Przychód. No. Mnie trochę zdenerwowało wtedy, że ten projekt został zarzucony, że ma być 25k subów, a jak nie będzie, to nie robimy nic. No ale jakby tam wiadomo, tam zawsze było coś typu, no widzowie musicie lajkować, bo inaczej się skończy. O, ten odcinek macie lajkować, bo tak, to się tak, kurwa skończy. Like, wszystko. Sub, jeżeli nie będzie pod tym odcinkiem 10 komentarzy, 30 lajków, to już nigdy nie będzie odcinku Nagadają o eksporcie, więc lajkujcie, bo... Się skończy Eldorado. Właśnie. Nie no, i będzie trzeba powrócić do słuchania Molibuma. Ile myśmy mieli najwięcej lajków? Mniej niż 1000. Jakieś 900? Naprawdę? No, a tak nie średnio? Nigdy więcej? Nie, chyba ale nie. Ale ja nie wiem na przykład my nie mieliśmy lajków. Żadnego virala. Ale nigdy nie patrzyłem na liczbę lajków w ogóle. Tak średnio myślę, że mamy po 450. No bo kto tam kurwa patrzy na lajki? Ja na wyświetlenia tylko patrzę. No ja też. To jest jakby jedyne miarodajne. Lajki ci uwiarygodniają twój odcinek. Nic nie daje. Że nie kupiłeś wiosów. 4,3 koła. Nieźle. To na ostatnie. A który kanał z tych, które robisz, sprawia ci najwięcej frajdy? Ten lolowy raczej. A który robisz tak z najmniejszą chęcią w takim razie? No Matura są dwa, są dwa więc. Serio? No przecież masz od zajebania tych kanałów tam na pasku. No ale tak. Ten kanał to w ogóle to są trzy rzeczy i to już nie jest aktywne od 10 lat. No właśnie, bo jest Lewus, Matura z Lewusem, ten to jest taki śmieciowy trochę. Aha, albo jeszcze Lewuszot, a to nie jest twoje? To jest jakiś random? Jest, czy... O, jest. Tak, ale tam szoty wrzucałem, ale no właśnie. No to przestałem, a Options podcast jeszcze jest. O, to się najgorzej robi. Co się w ogóle stało, że Options się skończyło? Nie kusiło was, żeby wracać?
Ryan się stał dziadem, co? Nie, nie, z Options było tak, że no wiadomo, trochę zajawka na e-sport spadła. No. Zaangażowanie też nie było jakieś takie, właśnie było zaangażowanie spoko i było dużo ludzi, które faktycznie zasłuchało, no ale to takie, masz tam grono 300 bardziej zaangażowanych odbiorców, może z 3000 takich mniej, na nic tam słuchają i oglądają i spoko. W 2021 miałem Options Podcast jako swój top 1 podcast słuchany na Spotify. No właśnie było ogóle, sporo osób. Ile mieliście wyświetleń na odcinek na Spotify? Właśnie mało, na Spotify nie było dużo. Ale ile? To bardziej tak... Czekam, bo my mamy po 250. 200-300, okay, no to jakoś podobnie, tak. To podobnie. Jakoś tam te klimaty, tyle to było. Na filmach tak było... U was dziwnie było, bo wy żeście to robili na Twitchu i potem jeszcze szedł VOD na, tak, tak. Na YouTube'a. Nie, nie, to na Twitchu było tak z 200-300... No dobra, było 2000 nitrozyn jak przyszedł. Okej. Okay. No ale tak normalnie 200-300, jak było coś lepszego, to w porywach do 500 na streamie. Mhm. No i potem tak... Ile się to... Jak to się na wyświetlania? 3-5 koła było. A nie, nie wiem. Okay. Nie mam pojęcia, na to nigdy nie patrzyłem i to nie było jakby tam znacznikiem. Ale tu było tak z 3-5 koła stabilne, jak były lepsze okresy, czyli tam Worldsy albo jakiś taki ciekawszy odcinek, to było tak z 10-15. Okej. Okay. No i sensownie, to podobnie jak my. Trochę no, gorzej, u nas floor jest wyższy. No, 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 no teraz tylko my spamujemy. Trochę wyszliście na legal. No, no. A tak ci powiem szczerze, nie spodziewałem się. Ja myślałem, że my się właśnie tak zatrzymamy. Że te olece to będę robić po 7 koła w porywach, a Ultraligę to z 2000 osób obejrzy i tyle. No, w sumie tak to się przesunęło. A i tak jakbyśmy chcieli być pazerni i chcielibyśmy myśleć tak sensownie, to powinniśmy w ogóle zdropować tę Ultraligę i o tym nie robić. No. Tylko o Lecu i o Guciu. W ogóle odcinek o Guciu wrzuciliśmy dzisiaj i ten odcinek jest, kurwa, najlepszy ze wszystkich ostatnich. Pierwsze miejsce, 1 z 10. Nic takiego dopamin rusha nie daje jak 1 z 10. 1 z 10 to jest scam. No jest scam, ale, musisz, ale robi dobrze w głowie, jak się musisz dzieje. Zrobić najpierw trochę 10 na 10, żeby potem mieć 7 na 10. No właśnie, ostatnio było trochę 7 na 10. No. 10 na 10. O, tu mam 1 na 10. Ostatni odcinek... Ty, po! Nerf Arena odsadziło 1000 viewsów. Ostatni odcinek 10 na 10. O, najgorzej. Och, 33 tysiące viewsów, żenada. W jeden dzień. Ale ty masz dobrą klikalność tych miniatur, kurwa. No bo jak jest ten... Mniej wyświetleń, to jest lepsza klikalność, zazwyczaj. A tu, ale tu za to będzie 1 na 1, 1 na 10. Wow. No, 7,4, no. To 60 koła, więc 11, ale to... To taką już miewamy klikalność. A. Bo taki, że 11% po pewnym czasie to się, kurwa, nie zdarza. Kończymy ten podcast. Kończymy. Dzięki Wojtek, że wpadłeś. Dzięki i pozdrawiam wszystkich fanów Gadają o Eksporcie, w szczególności H2P Ailo. Pozdrawiam Ailo, bo to jest... I Jabłonkę. To dwójka użytkowników premium i to bardzo. Tak jest. Dobra, nara. Nara.